Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj na warsztat weźmiemy BMW Z4. Zobaczcie sobie, jak ten samochód fajnie wygląda. Mamy bardzo, bardzo długą maskę. Dwumiejscowy samochód i ciekawy bagażnik. Myślę, że tam jest sporo miejsca w tym bagażniku. Podoba mi się to auto. Chciałbym takie mieć w rzeczywistości. Takie BMW. Ono jest bardzo podobne do obecnego mojego samochodu, czyli do Chryslera Crossfire'a. I... kształtem? No nie? Tak. Też długa maska, dwa siedzenia, dosyć duży bagażnik. Może tylko mój Chrysler nie jest taki napompowany, nie jest taki bardziej spłaszczony, wydaje mi się. Ten wygląda jak taki jakiś bałwanek. Natomiast w Fordzie zauważyłem jedną rzecz dziwną, że w środku jakoś bardzo ta kamera jest przybliżona do kierownicy, nie widać nawet emblematu. Tak blisko jest ta kamera ustawiona w środku i wygląda to dziwnie, tak jakby coś nie tak było z tym samochodem. W każdym razie, no co my tu mamy? Tu powinna siedzieć rzędowa szóstka chyba w tej BMW, czy nie? Zaraz będziemy musieli to obadać. Słuchaj, to jest BMW. Każde BMW powinno latać w standardzie bokiem, no nie ma siły tutaj. Ja go zrzuciłem teraz na trójce trochę. Jest śnieg, ale myślę, że coś tam polata. Zobaczymy najpierw na standardzie. Tu mamy silnik z przodu, oczywiście napęd na tył, więc no siłą rzeczy, nawet bez żadnych jakichś tam tuningów, powinien coś tam polecieć chociaż na tej dwójce. My tutaj zaraz podrasujemy, wszystko porobimy, ale sprawdźmy najpierw, jak się ma standardowy samochód. Na czwórce nie ma siły, nie ma siły, no nie ma siły, chłop. Ale tu mamy takie skrzyżowanko. Możemy na gymkanę jechać tym. Nie wiem, ile tu jest koni z 200? Ile to może być? Z 200-300 koni? Coś koło tego w standardzie. Więc tutaj no... nie ma się czym pochwalić za bardzo, no. Ten samochód w Fordzie nie będzie za bardzo latał. Trzeba nim robić takie przesadzone... jakby... o, nie? Kąty, żeby jakoś tam w ogóle bokiem poleciał. Ale na śniegu powinien sobie dać radę. Uwaga. Shit. No, nie ma co ukrywać, dobrze nie jest, ale zaraz coś zrobimy z tym samochodem, tu się każdy samochód da podkręcić. Powiem szczerze, ani razu nie robiłem jeszcze tej Z4-ki. W pewnym momencie całą moją gotówkę miałem tam chyba z 25 albo nawet z 30 milionów, całą moją gotówkę w Fordzie wydałem na jakieś takie unikalne albo niespotykane samochody. I teraz no te samochody po prostu przerabiam na drift i testuję jeden po drugim. Jeden jest lepszy, drugi gorszy. Czekaj, właśnie, o, dobra. Jeden jest lepszy, drugi gorszy, a zobaczymy, co my w tej BMW będziemy mogli sobie zrobić i pozmieniać. Mam nadzieję, że będzie można zrobić ją na koksa. No raczej tak. Dobra, idziemy w opcje tuningowe. Mamy tu napęd na tył, więc tu już nie musimy nic kombinować. Proszę bardzo, możemy V8 4-litrową i V8 6-litrową. Także do wyboru, do koloru. Natomiast myślę, że standardowy silnik nam wystarczy nawet bez dodatkowego inhalatora. A jak będzie nam brakowało mocy, to ten inhalator tutaj zainstalujemy. Jeśli chodzi o dodatkowe jakieś spoilery czy coś, to moglibyśmy to zainstalować. Nawet ten spoiler taki standardowy nie wygląda aż tak źle jak w większości samochodów. To jest taki spoiler, który można zainstalować, żeby sobie zwiększyć docisk czy coś. No nie wygląda źle, aczkolwiek no... ja wolę chyba taki czysty styl bardziej do driftu w tym samochodzie. Nie mamy tutaj takich dedykowanych żadnych bodykitów ani nic. Dobra, to co? Sprawdzimy najpierw moc, co my udamy radę tutaj zrobić. Do driftu ten samochód nie powinien być ciężki, gdzieś myślę, że w okolicach 1400-1300 kg, coś koło tego. Więc tutaj waga nie powinna być wysoka, zaraz go sobie też odciążymy. Powinno nam wystarczyć nawet 500 albo 450 koni mechanicznych. I mamy 579, myślę, że to spokojnie wystarczy do driftu. Jeszcze możemy sobie odciążyć, dajemy sobie lepsze hamulce i uwaga, proszę bardzo. Ej, powiem wam, że tak dużo to nie siadł, nie?
Tutaj jeszcze, ale zaraz czekaj, zaraz damy dystanse, bo tam są dystanse też możliwe do zainstalowania, więc te koła się wyrównają tutaj z błotnikami, będzie jakoś to ładniej wyglądać. Schodzimy z wagą. I co jest ciekawe w tej BMW, widzicie tutaj ten taki znaczek po boku. On, to jest właściwie kierunkowskaz, ten znaczek, tylko że on się cały nie podświetla, tylko on jakby ma takie światło za sobą. Ten znaczek tutaj z boku, koło literki M, widzicie? I ten znaczek, jak sobie zobaczycie gdzieś na YouTubach, to on się właśnie tak z tyłu zaświeca, nie? I tak dziwnie to wygląda w porównaniu do innych samochodów. To jest taka unikalna rzecz dla tego modelu. Bardzo, bardzo taki ciekawy zabieg od BMW. W ogóle ten samochód jest ciekawy, dziwny taki trochę, nie? Na pewno niespotykany. Wiecie co, mamy 500 koni. O. Nie, zostawmy te standardowe opony, bo tu możemy zainstalować tylko już te najlepsze do tego auta. I dystanse, najpierw sobie dystanse zobaczymy. Uuu, ej, patrzcie, te dystanse nie dają aż tak dużo. Te koła są mocno schowane tu w te nadkola, brzydko to wygląda. A z tyłu? Z tyłu też, zobaczcie, nie ma takiego spasu fajnego. No to jestem rozczarowany. Negatywnie rozczarowany. Myślałem, że to będzie ciekawie wyglądać. Te felgi mi się podobają w tej BMC. Niech sobie będą. I możemy dać z przodu trochę większy cal i z tyłu nieco mniejszy. No dobra, z przodu tam przesadziłem. Czy nie? Dobra, niech zostanie jak jest. Tak sobie zrobiłem. Nie no, nie wygląda to dobrze. Zmniejszmy ten cal z przodu na takie o, standardowe. O, myślę, że teraz dobrze wygląda, nie? Zobaczcie sobie, to już jest maksymalne obniżenie dla tego samochodu. Nie, tutaj jeszcze trochę miejsca jest, żeby tylko tam obniżyć delikatnie. Dałem sobie jakieś takie malowanko, ładnie to wygląda, podoba mi się, takie można powiedzieć w stylu BMW. A jednocześnie zostawiliśmy standardowy kolor tego auta. Ciekawie wygląda, ciekawie. Zobaczcie jak z daleka wygląda sobie tak. I z bliska wygląda sobie tak. Czy będzie to fajne auto driftowe? Powiem wam, że już zrobiłem sobie tunik taki driftowy. Zaraz będziemy sobie testować. Najpierw tutaj w mieście w Edynburgu, a później pójdziemy sobie jeszcze na Fortune Island. Wiecie co? No muszę przyznać, że ciężko było ten samochód zrobić pod drift. Nie wydawałoby się, prawda? Napęd na tył, silnik z przodu, duży, fajny silnik z przodu. I co? 576 koni mechanicznych. Samochód powinien latać fantastycznie i latał aż za dobrze, dlatego że bardzo łatwo było go wyobracać. Bardzo łatwo było go przesterować, przez co najpierw zainstalowałem te właśnie opony wyścigowe, gdzie stwierdziłem, no nie no, te opony wyścigowe będą raczej za mocne, ale samochód na tych oponach wyścigowych trochę tam driftował, z tym, że no jednak one były trochę takie zbyt przyczepne. I finalnie zdecydowałem się na coś takiego, że z tyłu i z przodu dałem po prostu trochę szersze, ale standardowe opony, przez co samochód zaczął latać nieco lepiej, ale i tak jest trudny do opanowania i co ciekawe, bardzo łatwo go przesterować, nawet gdy wcale szybko nie jedziemy. Także jest to zdecydowanie trudne auto do driftu i trzeba troszeczkę potrenować tym autem, żeby się nauczyć. To na pewno nie jest BMW E36 czy jakaś tam Silvia czy coś takiego, tylko tu trzeba naprawdę posiedzieć przy tym aucie, żeby jakoś tam polatać. Ja już sobie troszeczkę potrenowałem, żeby nie było tak, że cały czas gdzieś tam w ścianie. O, albo... Proszę bardzo, to moje salto. Tak sobie potrenowałem, widzicie, cały czas kręcę kółka. Naprawdę trudno jest z tym samochodem, zróbcie sobie na drift i zobaczycie, że nie jest tak łatwo, że samochód łatwo się wraca po prostu. No ale już, na spokojnie, spróbujmy coś polatać. Fuck, ty! Ale trudno jest. W razie sobie może skrzyżowania poróbmy. 90 stopni zawsze najłatwiej, tu jest szeroko.
Trójka jest dla niego za długa już. Dwójka nadaje się do dość wysokich prędkości driftowych, tak do 100 km na godzinę. To jeszcze jesteśmy w stanie tą dwójką. Trójki już tak nie do końca chcę ciągnąć. Ale to dlatego, że ja po prostu tak biegi ustawiłem. One, mimo że je skróciłem, to ta dwójka nawet do 100 km podczas driftu potrafi dawać radę. To jest ciekawy wynik, nie? W sumie. Już byłem na granicy przesterowania. Prawie, żem wywalił auto. Za mocno, za dużo ręcznego. Także widzicie, no. Jest trudno, nie jest na pewno tak przyjemnie i łatwo jak w innych samochodach driftowych, które zrobiłem sobie, na przykład Nissan 350Z, który i BMW E36 są to moje ulubione i najłatwiejsze do driftu samochody właśnie w tej grze. Ale popróbujemy, da się, aczkolwiek jest to takie, nigdy nie wiesz, co się stanie. Takie masz wrażenie, że ten samochód strasznie responsywny jest na skręt. Wiesz, tak skręcisz lekko kierownicą, a on już się gdzieś tam wyobraca, nie? Albo czasami gdzieś tam źle się odbije, albo momentalnie złapie przyczepność. Jest dziwnie pod tym względem. Rotuj, rotuj, rotuj. Próbuję to rondo tak ładnie. Kiepsko. Ciężko go tak ustabilizować te... Ogólnie w Forzie Horizon 4 jest tak, że samochodami takimi małymi, lżejszymi driftuje się ciężej. Paradoksalnie. Większe auta, takie jak Mercedesy, te limuzyny, one driftują tak ładnie, płynnie, tak... Wiesz, masz dużo czasu na reakcję, bo one nie są takie responsywne na ten skręt, nie? A mniejsze samochody i lżejsze mają to do siebie, że no niestety, trzeba się napocić. Coś takiego, nie? Spróbujmy ten zakręt, on jest taki ładny, tutaj można fajne drifty porobić. Zwłaszcza samochodem z napędem na 4 koła, można tak wejść, że masz właściwie równo, jakby zderzak na prostopadle do ścian tych budynków. Bardzo fajnie to wygląda. Jak przyjedziecie sobie na przykład Honeycornem tutaj i na padzie będziecie grać, to naprawdę fajne drifty można tutaj zrobić. Ej, to był fajny ślizg, podobał mi się, jak na to BMW. Lubię właśnie takie ślizgi z małym kątem, ale płynne. Niekoniecznie duży kąt mnie interesuje, tylko taki mały kąt, ale płynny drifting to jest coś, co ja bardzo lubię w driftingu. Ta płynność, nie? Ten samochód zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych i samochodów takich, którym bez problemu zrobisz płynny drift. Trzeba się tutaj trochę namachać i napróbować. Ja już tutaj próbowałem parę różnych ustawień driftowych i tak jak mówiłem wam, konfiguracji tych opon. Jest dziwnie, aczkolwiek da się, no wiadomo, każdym samochodem się da. Kurde, myślałem, że wyprostuje mi ładnie. No, każdym samochodem się da, tylko to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia i treningu. Ja się przyzwyczaiłem do samochodów, które są typowymi driftowozami. No i tym driftuje mi się co najmniej dziwnie. Tu mamy takie malutkie rondo. Spróbujmy zrobić je. Może być trudno. Widzicie, on tak kurde skacze, nie? Taki jest. O, już przesterowany. Taki jesteś dosłownie na granicy tego przesterowania. Tutaj mam jeszcze taki trening driftowy, który sobie robię, ale nie wiem, czy będzie stał na poboczu taki zaparkowany samochód. Chyba tutaj nie będzie. Nie będzie, jak jestem na tym trybie.
Stoi sobie tutaj czasami taki zaparkowany samochód. Ja próbuję między tym zaparkowanym samochodem a ścianą taki ładny ślizg zrobić. No i nie jest to łatwe. I robię takie ślizgi głównie samochodami, którymi się driftuje. Trochę prościej. Musiałem go ze sprzęgła popchnąć. Za dużo ręcznego. Za dużo ręcznego i za mała prędkość, nie? I się posrało. Dobra, spróbujmy teraz zrobić ten ślizg, który robiliśmy na początku. Czyli tutaj zrobimy tak, zrobimy sobie tutaj kółeczka. Czekaj. O, coś takiego sobie wypniemy. I tutaj. Za dużo gazu. Czasami jak lecę sobie na sprzęgle, w sensie na ręcznym i na sprzęgle, to dodam gazu, samochód wchodzi bardzo łatwo na obroty. Ten samo, o właśnie, to też warto wspomnieć, że to auto, ja nie wiem czy ono jest jakoś uturbione, ale chyba nie. I ma bardzo dużo koni mechanicznych. Opcja jest taka, że on bardzo fajnie reaguje, ten silnik bardzo fajnie reaguje na gaz, tak momentalnie, nie? I czuć, że tutaj praktycznie w każdych obrotach masz dużo mocy i możesz zerwać przyczepność. To jest bardzo fajne uczucie. Jest taki, jak to się mówi po angielsku, torquey. Czyli taki zrywający, nie wiem. To jest po prostu w newtonometrach u nas. A u nich jakoś to jest feet square torque, coś takiego. Jeśli chodzi o tą moc. To się tak mówi w Stanach Zjednoczonych. Ja nie mówię na to torque, że jest taki przyspieszający, że jest taki żwawy, o, może coś takiego. Nie? Że reakcja na gaz jest bardzo, bardzo szybka. No tutaj nie ma problemu, akurat z takimi pierdółkami, jak ja sobie tutaj czasami ćwiczę. Tutaj ładnie. Chyba właśnie dlatego, że jest responsywna, tutaj wymagane jest od samochodu, żeby właśnie ładnie sobie radzić ze skrętem, żeby... No tutaj w porządku, zobaczcie, sobie lampę można myknąć, teraz tam. Ej, bardzo ładnie. No czemu mi te takie ładne ślizgi długie nie wychodzą? Nie mam pojęcia, tu było pięknie. Ale to już wyobracało. No mówię wam, ten silnik, on jest jakiś specyficzny, bo jest taki bardzo, bardzo responsywny i potrafi nieraz przy niskich obrotach nawet wyobracać się. To jest ciekawe. Teraz go zdusiłem trójką i już tak nie chciał, nie? No ciekawe auto, w ogóle ja jestem taki zaskoczony do tej pory, jak gram w te Forza Horizon, dlatego, że ta gra, tutaj praktycznie każdy samochód prowadzi się inaczej i driftuje się nim inaczej, nie? Tutaj mamy BMW, no z grubsza można powiedzieć, że... Czekaj, tu mi się bieg skończył, spróbuję trójką. Trójka jest taka już dusząca do tego samochodu, zwłaszcza na tych szerokich kapciach. Zadziwia mnie ta Forza Horizon, dlatego że każdy samochód, nawet jak zrobisz go sobie pod drift, driftuje się nim kompletnie inaczej. Zadziwiające jest to dlatego, że jest tu ponad 700 aut i każde auto ma swoją, wiesz, charakterystykę i do każdego auta trzeba było tą charakterystykę zrobić w tej grze. To jest dla mnie właśnie zadziwiające. W rzeczywistości to jest oczywiste, że każdy samochód będzie się prowadził inaczej. Ale daje to trochę do myślenia, ile tutaj, jaki tu ogrom pracy trzeba było wykonać, żeby te samochody jakoś, wiesz, dostosować. Oczywiście nie obyło się bez różnych glitchy, bugów i takich rzeczy, które z samochodami się działy na przestrzeni lat tutaj w Forza Horizon, ale no mówię, że niby masz taką OBM-kę i myślisz, a silnik z przodu, napęd na tył, no to będzie sobie driftować pewnie podobnie jak E36. Dupa, jest totalnie inaczej. Mimo, że masz podobne ustawienia, trochę tam musiałem pozmieniać jeszcze, ale tak.
jest totalnie inaczej i trzeba do tego przywyknąć. Musiałem sobie nawet czułość kierownicy zmniejszyć do tego samochodu, bo on naprawdę jest taki... Skręca ci momentalnie i wyobraca ci całą budę. O kurde, musiałem się namachać trochę przy tym samochodzie. Trochę mi się ta kamera ze środka nie podoba. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że on się spodobał i że BMW jest taką ciekawą propozycją. Szkoda, że to w rzeczywistości ten samochód jest taki drogi, nie? Bo auto jest ładne, ciekawe i no, taki must have chyba. Gdyby było bardziej dostępne, zdaje się, co? No. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Hejas.